Siema, tu Dawid, witam na kanale. Dzisiaj chciałem zrobić drugi i zamykający odcinek na temat zgrzewarki do TPU. To jest taki oto materiał powlekany dwustronnie warstwą TPU. No i to można zgrzewać sobie termicznie. Kiedyś już pokazywałem samą głowicę zgrzewarki. Tutaj wiele nic się nie zmieniło. Troszkę więcej nawierciłem otworów, żeby ciepło z tej grzałki nie spinało się tak przez te prowadniczki stalowe, bo jednak coś tutaj zaczynało mięknąć, no i trzeba było szybko zareagować, więc nawierciłem tutaj dość sporo otworków, także jest takie ażurkowe i jeszcze zrobiłem tutaj taki nawiew. Tutaj od tyłu właśnie widać wentylatorek. No i po włączeniu maszynki jest tutaj to dość intensywnie chłodzone, więc teraz to może naprawdę długo chodzić i to ciepło nie przechodzi tutaj w górę, więc spisuje się to dobrze. A tutaj mamy cały czas 190 stopni na tym kowadełku, więc jest git. W stosunku do tego, co tu było ostatnio, to doszła ta cała prowadnica. To jest profil taki V-slot. Tutaj myślę, że widać spoko. Są takie kółeczka jak od drukarki 3D. No i to sobie jeździ po tym profilu. Ten profil ma 1,30 m długości. Tutaj zrobiłem taki stolik roboczy. Tutaj jest sklejka. Tutaj są takie profile stalowe dwa, żeby można było sobie takie oto magnesiki przyklejać, żeby tutaj materiał sobie tak usztywnić, przytrzymać. Tutaj jeszcze zrobiłem taką podkładkę z ręcznika. On jest obklejony taśmą kapkonową. I chodzi o to, że to jest taka miękka warstwa, więc tutaj gdy ta głowica dogniecie materiał, no to zawsze się ułoży i ten nacisk jest wywierany przez całą tą stopę żelazka, nie tak, że akurat będzie krzywo i powiedzmy odgniecie się tylko z jednej strony, a z drugiej nie, no i wtedy ten transfer ciepła jest gorszy i nie zgrzewało to za dobrze, więc jak widać taka podkładka, żeby ratować sytuację. I druga sprawa, okazało się, że te sprężynki dociskowe, które tutaj są, generują za mały nacisk, więc zrobiłem tutaj taką wajchę i po prostu chodzi o to, że jak maszynka dogniecie, zaczyna zgrzewać, to można tutaj ręką dognieść i wywrzeć jeszcze większy nacisk na zgrzewany materiał. No i można teraz to załączyć. Ten dziwny dźwięk na początku to jest takie ułomne bazowanie tej osi zgrzewarki, która pracuje góra-dół. Po prostu silnik krokowy przez pewien czas ciągnie do góry. Jak się zablokuje, no to słychać to szczelanie. Po tej operacji wiemy, że ta głowica jest uniesiona, no i jest. Mamy tutaj dwa żółte przyciski, one służą do przemieszczania. Lewo, prawo. Zielony, jak się przytrzyma sekundę, to rozpoczyna proces zgrzewania, ale jest zrobione coś takiego, że zgrzewanie się nie rozpocznie, dopóki kowadełko się nie nagrzeje do odpowiedniej temperatury. A żeby w ogóle załączyć grzanie, to trzeba wcisnąć przycisk ruchu lewo-prawo naraz. Nie ma to jakiejś wybitnej sygnalizacji temperatury, więc robimy to przez obserwację diody LED, która jest na mostku mającym zasilanie nagrzałki. Jak włączymy grzanie, to zapala się tam taka diutka i po prostu trzeba czekać, jak ona zacznie migać. Grzeję tutaj takie dwa długie kawałki, no i potem zrobię mały test, jak to mocno trzyma. No ale jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego ta maszynka jest taka długa i o co chodzi, to służy ona do zgrzewania w taki sposób tworzywa. Dajemy tutaj materiał, jeden, drugi, no i to sobie jedzie i jak wystawia takie pieczątki, przez co jest ten materiał zgrzany i służy to głównie do tworzenia takich rulonów z tego materiału. Oczywiście po zgrzaniu jest pewien problem, bo no, jeżeli mamy rolkę pod tym, a zgrzane jest tutaj, no to nie da się jej wyciągnąć, więc trzeba tu odkręcić taką jedną śrubeczkę, wtedy się unosi ta końcówka, no i możemy sobie zsunąć tą zgrzaną rolkę materiału. W tym momencie GoPro uznało, że przestanie mi nagrywać dźwięk, więc resztę dopowiem do mikrofonu. W
tym momencie widać, że dioda miga, więc jest to tryb utrzymywania zadanej temperatury na kowadełku. No i tu można rozpocząć proces zgrzewania. Teraz przytrzymuję przycisk na sekundę i rozpoczyna się proces zgrzewania. I w międzyczasie dociskam to tak manualnie, żeby była większa siła nacisku. Po chwili się unosi, przejeżdża i znowu dociska. Znowu ręką dociskam. No i tak wygląda generalnie proces zgrzewania za pomocą tego urządzonka. Teraz wykonuję jeszcze zgrzew tego drugiego paska testowego, którego będę testować na rozerwanie. Tutaj jeszcze jest taki kawałek, na którym robiłem wcześniej testy, aby sprawdzić różne temperatury, różne czasy zgrzewania. No i jak widać, warstwa TPU odrywa się od materiału, a nie że sam zgrzew się rozpada poprzez zbyt słabe zgrzanie, więc wydaje się całkiem ok. Teraz testuję ten pasek na rozerwanie zgrzewu. Jak widać, z 6 kg radzi sobie bez problemu. Teraz jest 10 kg, też nie ma problemu. 12 kg. 14 kg. 16 kg. 20 kg. 24 kg. Kolejna bariera przekroczona, czyli 30 kg. No i to już jest ostatni test, 36 kg. I jak widać, w tym momencie tasiemka pękła. No i tasiemka szczeliła i co ciekawe, szczeliła po prostu taśma. Mój zgrzew był tutaj, mam nadzieję, że pod światło widać, tutaj był zgrzew, tutaj wyżej szczeliła taśma. Po prostu nie wytrzymała taśma, a zgrzewy trzymały. No i to było tyle, jeśli chodzi o ten test. Myślę, że wypadł całkiem spoko. Nawet się nie spodziewałem takich wyników. Myślałem, że to dużo szybciej szczeli, a tu widać, zaskoczyło pozytywnie. Tak więc, no, to tyle. Pozdrawiam, cześć. Jeszcze tak w ramach ciekawostki, jakbyście kiedyś się zastanawiali, jak wygląda 50 km sznurka, to właśnie tak.